Hej kochani, w tym filmie poznacie moje sposoby na płatki owsiane, które jem codziennie rano. Są zdrowe, obfitują w masę pozytywnych dla nas składników odżywczych i pyszne, które można przygotować właśnie na wiele sposobów. Pierwszą opcją jest gotowana owsianka, do przygotowania której będziecie potrzebować oczywiście płatków owsianych, jabłka, orzechów włoskich, syrop z agawy bądź inne słodzidło, mleko oraz cynamon. Połówkę jabłka kroimy na bardzo drobne kawałeczki. Do garnka wrzucamy płatki, jabłko i wszystko zalewamy mlekiem lub wodą. Gotujemy około 10 minut. Owsiankę przekładamy do miski. Posypujemy cynamonem, orzechami, polewamy syropem i gotowe! Pyszna, sycąca owsianka idealna na aktualną jesienną pogodę, która rozgrzeje dosłownie każdego. Następną opcją jest pieczona owsianka, również na ciepło, do której potrzebujemy płatki owsiane, trochę żurawiny, mleko, pestki słonecznika i brzoskwinie. Pół brzoskwini kroimy na drobne kawałeczki, po czym wykładamy na spód wybranego żaroodpornego naczynia razem z innymi składnikami, czyli żurawiną i słonecznikiem. Wsypujemy płatki owsiane i wszystko zalewamy mlekiem. Wierzch możemy jeszcze posypać żurawiną. Pieczemy w piekarniku przez 30 minut w 190 stopniach. Następnie wyjmujemy i podajemy wedle uznania, na przykład z owocami lub jogurtem. Ja położyłam po prostu na wierzch kawałki brzoskwini. Kolejną opcją jest owsiany koktajl. Tym razem potrzebujemy płatków owsianych, ale wcześniej zalanych gorącą wodą, truskawek lub innych owoców, wiórek kokosowych i kefiru. Wszystkie składniki wrzucamy do blendera i mieszamy do uzyskania gładkiej masy. Przelewamy do słoika i spokojnie, powiem Wam, takie śniadanie możemy zabrać do pracy lub szkoły. Koktajl, jak widzicie, w przygotowaniu jest szybki, prosty, no i smakuje bajecznie. Teraz przechodzimy do mojej ulubionej wersji owsiankowej, słoikowej. Potrzebne będą płatki owsiane, banan, rodzynki, jogurt naturalny i łyżka masła orzechowego. Banana kroimy w cienkie plasterki. Do słoika wrzucamy płatki owsiane, które zalewamy wrzątkiem. Jak przestygną, dolewamy jogurtu, dorzucamy banana, znowu wlewamy trochę jogurtu, dodajemy masło orzechowe, banana i na wierzch rzucamy rodzynki. Słoik wkładamy na noc do lodówki i rano mamy ekspresowe śniadanie, które smakuje wyśmienicie. I ostatni przepis jest na ciastka owsiane z czekoladą. Będziemy ponownie potrzebować zalanych wcześniej wodą płatków owsianych, jedno jajko siemielniane, daktyle, kilka kostek gorzkiej czekolady oraz łyżeczkę proszku do pieczenia lub sody oczyszczonej. Wszystkie składniki, z wyjątkiem czekolady, blendujemy na zwartą masę. Potem dorzucamy pokrojoną drobno czekoladę. Ja jeszcze dorzuciłam trochę sezamu, żeby ciastka były lekko takie chrupiące. Mieszamy, formujemy placki i pieczemy je w temperaturze 180 stopni przez około 25 minut. Ci, co szczególnie nie mogą przekonać się do owsianki, ten przepis pokochają. Piszcie, czy lubicie tak jak ja płatki owsiane i co mam nagrać w kolejnym tego typu filmie. Życzę smacznego i do zobaczenia!